Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Przybywamy do Was wieczorem po pracy i krótkiej drzemce, co być może jeszcze po nas widać. I zabieramy się za vlogmasowe aktywności. Dzisiaj wybieramy się z kamerą do kuchni, bo będziemy się powiem Wam tajemnicy. Jutro są urodziny Rafała. Tak, jutro są moje urodziny. A, posłuchajcie, się skapnąłeś, przypomniałam Ci. Jak się czujesz ostatniego dnia bycia 24-latkiem? Jeszcze mnie nic nie boli. I... Nie, wszystko mnie boli po tobie. Nie wiem tak naprawdę. To było trudne pytanie, bo to... Więc jeszcze się naciesz. Wiesz, jutro wstaniesz i będziesz cały połamany będę. Mówić. Tak to jak wygląda, to jest, tak wygląda starość. Ćwierćwiecze, dopadnie cię. Ćwierćwiecze. Właśnie dzisiaj się tak zastanawiałem, jak będę miał 30, to już jest średnie wiecze, tak? Tak to chyba wygląda właśnie. A jutro łącznie będziemy mieć 50 lat. Masakra, nie? Pół wieku. Nie wiem, jeszcze to do mnie nie dociera, że jestem taki stary. Znaczy dla niektórych nie stary, dla niektórych to jest młodość, najlepsze lata życia. No dla nas też, Dla nas też niby, nie? Ale z drugiej strony 25 lat, Boże, ja nie sądziłem, że ja dożyję takiego wieku, naprawdę. Jak miałem 18 czy coś, to 25 to jakiś stary koń pewnie ma układane życie. Żony i dzieci, nie? Masz żonę i dzieci? Do jutra musisz się wyrobić. I tu zostawię Was z tym pytaniem. Lecimy, tak, utnijmy ten temat. Ej, ale jest, patrz, jak można jechać do jakiegoś Las Vegas, są takie śluby w jeden dzień na przykład. Spoko, nie wiem, czy bym doleciał do Las Vegas dzisiaj. No, do końca dnia. Może bym doleciał jeszcze. Ale czemu mówisz, doleciałbym bez mnie? Na jakiś inny ślub? Albo to z Tobą na ślub. Nie wiem, no w razie czego ja jutro mam wolne, nie? Mam dolecieć. No dobra, no cóż. Może ktoś jeszcze też miał wolę, jak tam Także zabieramy się, znaczy Ada się zabiera za robienie mi ciasta. O, i to mi odpowiada. Tak. Dawno nie robiłam mannowca, ja uwielbiam go robić, bo później, zanim wszystko stężeje i zanim się umyje garnek po tym, to można sobie łyżką troszeczkę już ja wyjadać. Chciałem powiedzieć, jeżeli ktoś jeszcze nie robił mannowca, to przepis jadł. Jest na Twoim blogu chyba, nie? I chyba nie. Jeszcze nie ma go. To nie ma tego przepisu na blogu, ale... Ale... Tak, będzie. Tak, ale zobaczcie, jak Ada robi, może się ktoś zainspiruje. Na Instagramie moim, na Czekoladzie, jest ten przepis w zapisanej relacji, ale muszę wrzucić też na bloga, bo ciasto jest super. Tak, i nauczyłam się go w szkole, jak robiłyśmy je z Agatą.
Ale mam ciasto gotowe. Pozwoliłam je sobie udekorować tak trochę na słodko, bo dodałam dużo mniej cukru niż zwykle do tej masy środkowej. To są takie bombki, cukierki czekoladowe. Coś jak kinderki z nadzieniem. Przepołowiłam je i poukładałam takie połóweczki kół na samej górze i są też orzechy, a te kulki, one się jeszcze trochę tak fajnie wtapiają w czekoladę, bo wszystko jest jeszcze bardzo ciepłe. Także zostaną takie pewnie kółeczka mleczne, więc myślę, że to będzie taka dodatkowa słodycz na przełamanie, bo wszystko jest na bazie kakao i gorzkiej czekolady polewa. Zwykle wcześniej lubiłam to ciasto bardzo, bardzo słodkie, no a teraz może będzie trochę zdrowiej i też trochę inaczej. Ciasto zostawiłam do wystudzenia przy oknie. Zrobiłam nam herbatki i wracam już do naszej vlogmasowej komnaty. Myślę, że to czas najwyższy zajrzeć do naszego kalendarza herbatkowego i zdrabkowego. Chociaż zdrabkowy nadajemy sobie czas do jutra, nie? Bo tak mówiliśmy, że na urodziny wygrasz te miliony. Co tam? O Jezu, już coraz gorzej z tobą, już coraz bardziej chory i stary jesteś. Faktycznie. Nie masz siły otworzyć kalendarza. Zaglądamy do naszej vlogmasowej ciuchci. Dzisiaj jest 11, czyli chyba tutaj, tak? Drodzy Państwo, dzisiaj mamy herbatkę. Ja wam właśnie zrobiłam herbatkę z wczoraj. Uwaga. Malinową. O, masz jakieś spięcia. Tak. Malinowa. Malinowa herbatka. Biała malinowa. Uwaga, tak jest. Biała malinowa, ona jest bardzo, bardzo dobra. Taka nie... Próbuję sięgnąć po herbatkę. Tak, bardzo dobra, ale taka delikatna. Nie jest taka typowa malinowa, tylko taki posmak maliny, ale fajna. No dobra, szefie, zaglądamy do naszego świątecznego odliczania. Dzisiaj wygrana? Dawaj, przytrzymaj mi sprzęty tutaj nasze. Grażyna, ja już szukam wygrywaj hajsu. To. O, jest nasze. Jest nasz hajs do wygrywania hajsu. Przydałoby się więcej, nie? No tak. Ile tam masz w ogóle? Tutaj w domku sprawdzamy. Ja tu mam 5 groszy, 5 groszy. Wow. O Jezu, jeszcze mam jakieś czekoladowe dłonie nieco, ale jestem czekoladą, więc czekolada przynosi szczęście. Tysiaka chcemy? No jasne. Może być, dobra, to może być już nawet dzisiaj. Jest po północy, akurat więc akurat na zestaw VR do PlayStation. No, powiedzmy. Kula. Kula? Śnieżna. Tego chyba jeszcze nie mieliśmy w naszej zdrabce. No nie. A pokaż nam kulę. Taka. Taka okula. Taka no ładna, kula. No. Na prezent też by się nadała, więc nie może podejdziesz ładna, do prezentu. Z drugiej strony, no po co nam taka kula? No dobra, no za tysiaka taka kula to trochę drogo. No. Przypomnijcie mi później o cieście, żebym nie zapomniała schować je do lodówki, bo właśnie się jeszcze studzi, a ja siadam właśnie do montowania vloga. Z widokiem na rafcia. Coś grasz? Nie, oglądasz. Nie oglądam. Oglądasz jak coś gra, to już jest szczyt lenistwa. Nie naprawdę, już nawet grać ci się nie chce. Jestem chory. A, wiedziałam. Kupić to PS4 czy ileś tam. Chcę kupić, a później się nie chce grać, tylko ogląda jak coś inny gra. Żenada. W tej chwili graj w coś. Ale to już. Teraz nie wiem, nie muszę, bo mam możliwość. A to chodzi o to, żeby w życiu mieć możliwość, a nie żeby robić. Lecimy z podsumowaniem dzisiejszego zadania, czyli przygotowania kartek świątecznych. Domowe love, kartki już wysłali, także naprawdę szacun, że o tym pamiętaliście już na początku grudnia. Nam się zwykle przypomina na ostatnią chwilę i się modlimy tylko, żeby przyszło wszystko na święta. Tutaj już kartki poszły w świat. A tutaj taka pocztówka z Remkowego domu, że do nich już dotarła zima i my tak samo wczoraj na szybie samochodowej mieliśmy taki schron, a tutaj Remcio właśnie podziwia z bliska taki mróz na szybie. No piękne takie kolaże taka zima tworzy na oknach. Ale niektórzy są jeszcze zaskoczeni, ja również. Mika Dominika podesłała nam zdjęcie, jak ogląda nasze vlogi. Spędza w domu cały dzień. Mamy nadzieję, że nie jesteś chora, przeziębiona czy coś, tylko po prostu sobie... Wow, w domku leniuchujesz, odpoczywasz. No i bardzo jest nam miło, że z nami tutaj spędzasz czas. No teraz, kochani, wyjdę, bo... O właśnie... bo już skończyło nam się miejsce w drugiej relacji vlogmasowej. Także rozpoczynamy trzecią kartką od Kasi.
rękodzieło. Chociaż tutaj Kasia twierdzi, że to nie ma nic z dziełem wspólnego, ale stanowczo zaprzeczam, bo tutaj wszystko, co wykonane własnoręcznie, jest o wiele bardziej oryginalne. Poza tym ta gwiazdka jest bardzo ciekawie tutaj zainstalowana i jestem ciekawa, czy to jest jako taka zakładka, czy po prostu taka dekoracja, że ta gwiazda tak sobie wisi i to jest ta pierwsza gwiazdka, która się pojawia na niebie, na górze. No bardzo, bardzo fajny pomysł. Takie proste DIY. Nona Milagrosa przysłała nam zdjęcie, bo tradycyjnych pocztówek nie wysyła, ale akurat dzisiaj była w OBI i podesłała nam świąteczną scenerię przepiękną. Także, no tak jak mówiliśmy już nieraz, przepraszam, zabrakło mi trochę głosu. Wszystkie akcenty świąteczne, jeżeli coś nam się z nami skojarzy, będzie nam bardzo miło, jeżeli będziecie nas oznaczać. Artur Bieliński tutaj jeszcze przed wypełnieniem świątecznej kartki. Ciekawe, komu taką choinkę piękną wysyła. Myślę, że jeszcze jakieś życzenia w środku niedługo się pojawią, bo to taki fajny sercownik, że na pewno kilka miłych słów napisze. Patrycja Wołoszyn, tutaj niestandardowe zgłoszenie, które liczy się podwójnie, bo bardzo, bardzo kibicujemy, motywujemy do pisania licencjatu. Także no już tutaj na pocztówkę zabrakło słów, bo wszystko jest zawarte w pracy licencjackiej, ale trzymamy kciuki, żeby już przed świętami był temat domknięty, jeżeli jest taka możliwość, żebyś już tutaj wypoczywała pięknie, świątecznie i oczywiście trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej i najsprawniej obrona poszła również. Tymczasem dziękujemy pięknie za oglądanie vloga. Dajcie znać, czy wysyłaliście już kartki świąteczne, czy macie taką tradycję. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i śledzenia naszych kolejnych wyzwań w ramach akcji Dzień Doberek Reniferek na Instagramie. Do zobaczenia jutro.